W dzisiejszym filmie opowiem Wam historię pierwszego powojennego statku zbudowanego w całości przez Polaków. Zaczynajmy. Po zakończeniu II wojny światowej w powojennej Polsce rozpoczął się olbrzymi program odbudowy kraju. Cały naród skupił się na przywróceniu miast i infrastruktury do stanu sprzed agresji naszych sąsiadów. W wyniku nowego podziału terytorialnego Polska zyskała większy dostęp do Morza Bałtyckiego w postaci Pomorza, dalej rozdzielonego na zachodnie ze Szczecinem oraz wschodnie z Gdańskiem. Dla próbującego się odrodzić powojennego przemysłu była to świetna wiadomość z uwagi na zwiększenie możliwości rozwoju handlu morskiego i eksportu dóbr do innych krajów. Odzyskane terytorium pozwoliło Polakom wejść w posiadanie stoczni w Szczecinie, Gdyni oraz Gdańsku, chociaż ich kondycja pozostawiała wiele do życzenia. Wycofujący się Niemcy zabrali ze sobą sporą część sprzętu, niszcząc budynki i pozostawiając niedokończone projekty niemieckich statków na pochylniach stoczni. Jednym z przykładów była jednostka o nazwie Oliwa, czyli pierwszy zwodowany statek w historii powojennej Polski, chociaż była to mimo wszystko jednostka niemiecka. Zdziesiątkowana po wojnie polska marynarka handlowa musiała szybko odzyskać możliwości transportowe, aby jak najszybciej pomóc w odbudowie gospodarki. Historia pierwszych polskich powojennych statków sięga roku 1946. Linie żeglugowe o nazwie Gdynia Ameryka, linie żeglugowe SA, złożyły w tym roku zamówienie na tzw. rudowęglowce, czyli statki, które miały zostać przystosowane do transportu węgla i rudy żelaza. Rosnące po wojnie zapotrzebowanie na węgiel sprawiło, że był to bardzo opłacalny produkt eksportowy. Z drugiej strony, odradzający się polski przemysł potrzebował rudy żelaza. Wymóg transportowania dwóch tak różnych towarów sprawił, że projekt statku wymagał odpowiedniego przygotowania. Pracę nad liczącą łącznie 29 jednostek serią rozpoczęto krótko po złożeniu oficjalnego zamówienia. Dokumentację przygotowała stocznia Augustin Norman z Francji na podstawie wytycznych przygotowanych w Polsce. Następnie gotowy projekt przetłumaczono i dostosowano do możliwości stoczni w Gdańsku. Pierwszą powojenną jednostką zbudowaną od podstaw w Polsce był bohater dzisiejszego odcinka, czyli masowiec o nazwie Sołdek. Był to pierwszy i zarazem prototypowy rudowęglowiec typu B-30 o długości 87 metrów i wyporności 2610 ton. Stępkę pod Sołdka położono 3 kwietnia 1948 roku na pochylni A2 w Gdańsku. Po oficjalnych przemówieniach pochylnię poświęcił proboszcz parafii świętego Jakuba w Gdańsku, a następnie pierwszy nit wbił ówczesny minister żeglugi Adam Rapacki. Ciekawostką jest fakt, że do budowy rudowęglowca zużyto 300 tysięcy nitów, które stanowiły około 6% ciężaru całego kadłuba. Po ukończeniu budowy jednostkę zwodowano już 6 listopada. Prace wykończeniowe trwały natomiast do 24 września 1949 roku, kiedy to statek wyruszył w swój pierwszy rejs próbny do Szczecina pod dowództwem kapitana Zbigniewa Rybińskiego. Próby przebiegły pomyślnie, ale mimo to Sołdek trafił do stoczni w celu naprawy wykrytych usterek. To właśnie dlatego statek oficjalnie do eksploatacji wszedł dopiero 21 października 1949 roku, a 4 dni później miało miejsce uroczyste podniesienie bandery. Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska ówczesnego trasera i przodownika pracy Stoczni Gdańskiej Stanisława Sołdka, który przez wielu uważany jest za pioniera polskiego przemysłu okrętowego w czasach powojennego komunizmu. Wiele z pozostałych masowców typu B-30 również otrzymało nazwy od nazwisk pracowników stoczni lub propagandowych treści, jak chociażby jedność robotnicza. Jednostkę Sołdek wyposażono w 4 ładownie oraz wszelkie potrzebne pomieszczenia dla liczącej 28 osób załogi. Napęd stanowił silnik parowy o mocy 1300 koni mechanicznych, który pozwalał na osiągnięcie prędkości 9,5 węzła. Służba statku przebiegała zazwyczaj spokojnie i zgodnie z planem, ale w jego pokaźnej karierze miało miejsce kilka ciężkich momentów. W 1952 roku, w trakcie rejsu do Danii i Szwecji, awarii uległ główny silnik. Na domiar złego, w tym momencie na Bałtyku szalał sztorm. Warunki były tak złe, że obawiano się o zatonięcie przeładowanej jednostki.
Na szczęście po wielogodzinnej walce z pogodą warunki umiarkowały się i pozwoliły na odholowanie sołtka do portu. Następny incydent miał miejsce w 1969 roku. Doszło wówczas do zalania maszynowni, a ilość wody była tak duża, że rozważano opuszczenie statku. Również i tym razem udało się uratować jednostkę przed zatonięciem. Sołtek pływał głównie na trasach bałtyckich, ale zdarzało się mu zawijać również do portów we Francji i na Morzu Północnym. Wykorzystywano go intensywnie do 30 grudnia 1980 roku. W tym czasie odbył 1479 rejsów, przewiózł 3,5 miliona ton węgla i rudy, zawijając przy okazji do 60 portów. Po 1982 roku sołtek był już na tyle stary i zmęczony eksploatacją, że ciężko było mówić o dalszym użytkowaniu jednostki. Dodatkowo jego stosunkowo małe gabaryty również nie pomogły w podjęciu decyzji odnośnie dalszej eksploatacji. Nie chcąc złomować tak ważnego dla polskiej żeglugi statku, zdecydowano się na przekształcenie go w muzeum. Po trwających przez 5 lat pracach remontowych sołtek trafił do Gdańska, gdzie 17 lipca 1985 roku oficjalnie udostępniono go zwiedzającym jako muzeum. Od tego czasu statek na stałe przebywa w Gdańsku i jest jednym z najważniejszych symboli miasta. W drugiej połowie 2020 roku poddano go gruntownemu remontowi w stoczni. Był to pierwszy taki poważny remont od 1985 roku. W trakcie prac wymieniono część poszycia, instalację elektryczną oraz wyremontowano pomieszczenia przeznaczone dla zwiedzających. I tutaj kończy się historia sołtka, który nie był ani specjalnie nowatorskim, ani dobrym statkiem. Był przeciętnym masowcem, jakich wiele powstało w okresie powojennym na całym świecie. Był jednak pierwszym statkiem, jaki zbudowano od podstaw w Polsce po zakończeniu wojny i właśnie dlatego jest on jednym z najważniejszych statków w polskiej historii. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeżeli spodobała Ci się historia sołtka, zostaw subskrypcję, tak żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.